Posłów PiS-u. Jaki los spotka tę ustawę? Czy ona ma szansę na poparcie na plenarnym posiedzeniu Kamiński? Wiele bardzo wskazuje na to, że większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości się chwieje. W zeszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość wycofało z głosowania wniosek o cofnięcie immunitetu pana prezesa Banasia, bo do tego wniosku potrzeba 231 głosów. Problem z głosami istnieje w PiS-ie do każdej prawie ustawy. Do tej ustawy istnieje ten problem w szczególności, bowiem nawet dla dość lojalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości stało się jasne, że to, co zostało przedstawione, przez co tu dużo mówić prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no jest raczej dowodem na totalną utratę kontroli, kontaktu z rzeczywistością przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, bo jest to ustawa, o której, panie redaktorze, nie spotkałem. Niezależnie od tego, jakie kto ma poglądy polityczne, spotykam ludzi o bardzo różnych poglądach, nie spotkałem człowieka, któremu ustawa na temat donoszenia Polaków jeden na drugiego by się podobała, a do tego sprowadza się pomysł Jarosława Kaczyńskiego. A może senatorowi Jackowskiemu się podoba, albo może pan spotkał kogoś z klubu PiS, komu się podobała? To proszę ujawnić. Takiej osoby nie spotkałem, no może z wszystkimi nie rozmawiałem, natomiast rzeczywiście warto zwrócić uwagę, że to jest szok, ta ustawa, myślę, w dość szerokich kręgach Prawa i Sprawiedliwości, wśród parlamentarzystów, ponieważ każdy z nas ma swoje biura, spotyka się z obywatelami. Można powiedzieć, że parlamentarzyści od wszystkich opcji, no bez względu na to, gdzie kto zasiada, w jakim klubie, no, są tymi politykami, którzy zazwyczaj są najbliżej obywatela, ponieważ się na co dzień w swoich okręgach spotykają z wyborcami, spotykają się z różnymi grupami zawodowymi i mamy informacje, które do nas docierają i tutaj te informacje nie były zbyt pocieszające. Na to się nałożyła drożyzna, inflacja, wzrost kosztów życia i te nastroje wśród parlamentarzystów obozu rządzącego są, można powiedzieć, kiepskie. Jesteście w widocznej defensywie jako Prawa i Sprawiedliwości. I teraz też wiele wskazuje na to, że być może losy tej ustawy na posiedzeniu plenarnym Sejmu zostaną odrzucone. Natomiast jeszcze jedna uwaga do pana marszałka Kamińskiego. Otóż warto zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o immunitet pana prezesa Banasia, bo to też jest pewien element tej układanki politycznej, a rozmawiamy przecież i o polityce, jest obarczony według niektórych ekspertów, i to poważnych, wadą prawną, ponieważ to jest inna sprawa. Powinien być podpisany przez prokuratora generalnego, a nie zastępcę prokuratora generalnego. Ale nie z tych powodów nie został poddany pod głosowanie. To jest też, bowiem panie senatorowie pozwolą. To chciałbym, żebyśmy teraz wspólnie posłuchali wystąpienia, krótkiego wystąpienia prezesa Kaczyńskiego w trakcie dyskusji na temat ustawy covidowej. Miało to miejsce kilka godzin w Sejmie. Kilka godzin temu. Wolność każdego człowieka jest ograniczona przez tą granicę, jaką jest wolność, a więc także i zdrowie innego człowieka. I to też jest uwzględnione w tej ustawie. Z wolnością łączy się odpowiedzialność. I to też jest uwzględnione. Także, szanowni państwo, ja rozumiem, że opozycja totalna musi totalnie, ale czy musi głupio? Czy to przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, czy ta argumentacja nie przemawia do pana, panie marszałku? Przypomnę jeszcze raz, to było wystąpienie prezesa sprzed kilku godzin. Ja, pan powinien przypomnieć, że to było wystąpienie człowieka, który rządzi Polską. Niepodzielnie. I to dopiero ta informacja w połączeniu z tym, co przed chwilą widzieliśmy i słyszeliśmy, powinna każdym nas wstrząsnąć. Tak, ten pan, którego wczoraj, przed chwilą, przepraszam, widzieliśmy, rządzi Polską. I mówił akurat rzeczy w tym momencie, który pan powiedział, rzeczy absolutnie słuszne. Tak, ja się zgadzam z tym, że wolność jest ograniczona jednego człowieka wolnością drugiego człowieka. Pełna zgoda. I że wolność to również oznacza odpowiedzialność. I dlatego domagaliśmy się od rządu, od samego początku, w duchu tym, o którym powiedział przed chwilą cytowany tutaj prezes Jarosław Kaczyński, ustaw, które podobnie jak w niektórych innych krajach świata umożliwią funkcjonowanie publicznie w pewnych obszarach tylko ludziom zaszczepionym. Na przykład, czy odwrotnie, poprzez wprowadzenie paszportów covidowych w jakiś sposób zmuszą ludzi do bycia zaszczepionymi. Tego pan prezes Kaczyński nie robi, choć nie ma takich poglądów antyszczepionkowych.
I to dopiero go kompromituje moralnie, bo on doskonale wie, że antyszczepionkowcy nie mają racji. Ale z powodu tego, że antyszczepionkowcy dzisiaj utrzymują go przy władzy, to mając do wyboru pana i moje zdrowie i swoją władzę, prezes Kaczyński wybiera swoją władzę. Pan, i to jest problem. Pan jest sceptyczny wobec tej aktualnej ustawy covidowej, a czy jest pan sceptyczny wobec tej linii argumentacji pana marszałka Kamińskiego? Myśli pan podobnie czy inaczej? Ja bym powiedział w ten sposób. Widać bardzo dużo nielogiczności, jeżeli chodzi o postępowanie dotyczące walki z COVID-em na przestrzeni 2 lat. No, pamiętamy okres, kiedy nie można było do lasu pustego wejść, na plażę w kwietniu 2020 roku. Pamiętamy brak oprzyrządowania prawnego, kary za maseczki, to było nielegalne, to znaczy władza nakładała się, okazało, że to nie było w trybie ustawowym, tylko rozporządzenia, ograniczania swobód gospodarczych i cały szereg tego typu niedoróbek, które były w tym okresie i tych zakrętów po prostu walki z COVID-em. Faktem jest, że paszport COVID-owy czy brak paszportu COVID-owego, on w tym paszport COVID-owy nie rozstrzyga, czy dana osoba w danym momencie nie może transmitować wirusa. I to jest ponad wszelką wątpliwość, jest to udowodnione. W związku z powyższym, ograniczanie się w walce z pandemią tylko i wyłącznie do restrykcyjnych działań w zakresie paszportu covidowego nie załatwia całego problemu pandemii. I o tym trzeba pamiętać. Nikt nie twierdzi, co więcej, ja pamiętam redaktora Pospieszalskiego, postać dość znaną w pewnych kręgach, znanego, cenionego dziennikarza, który korespondował z panem profesorem Horbanem na temat takiej debaty w telewizji publicznej dotyczącej udziału profesora Horbana i doktora Bodnara, który wsławił się tym leczeniem amantadyną. I ta debata była dosyć ciekawa, mianowicie profesor Horban dość tak, powiedziałbym, nieparlamentarnie wyraził się o Bodnarze, natomiast przyznał, że niestety ma wiele racji w tym, co w swoich poglądach na temat nie, że nie ma COVID-u, że nie ma tego zagrożenia, że to jest obecne. Ale czy ja mogę wobec tego, ja chciałbym... Pan redaktor mnie zapytał, więc ja się odniosłem do tego. Panie senatorze, jeżeli była sytuacja taka, że Jarosław Kaczyński doskonale wiedział, że ta ustawa obecnej wersji raczej nie przejdzie, to po co ona tak naprawdę została, przekazana Sejmowi? Może niektórzy mówią, że teoria jest taka, że po to właśnie, żeby, przepraszam, nie przeszła, tak? Głosami opozycji. Być może, teraz... Panie, jaki będzie skutek? Ja tylko dokończę, panie marszałku. Jaki będzie skutek? Jeżeli ten wniosek z komisji zostanie podtrzymany w Sejmie, to argumentacja obozu rządzącego będzie oczywista. Mieliśmy jakiś pomysł, może on się nie podobał, może nie był najlepszy, ale jakimś pomysłem był. Zaproponowaliśmy ustawę i kto zablokował ustawę? Opozycja. Czyja jest wina? Opozycji. Pan mówi argumentacja obozu rządzącego. Czyżby pan się nie utożsamiał z tym obozem? Nie, tylko ja mówię, jak to może być interpretowane, bo pan redaktor mnie o to pyta. I tu jest pytanie do opozycji. Czy opozycja ma świadomość tej sytuacji, która... Ja mam świadomość przede wszystkim tego, że jestem głęboko przekonany o tym, że moi wyborcy to są ludzie rozsądni. Ludzie rozsądni o dość różnych poglądach politycznych, bo przy poparciu w moim okręgu, który dostałem 59%, to jest siłą rzeczy, mam ludzi, którzy na mnie głosowali, mają dość różne poglądy polityczne. Ale zakładam, że są ludźmi rozsądnymi i doskonale rozumieją. I ja zdaję sobie sprawę, że mogę części moich wyborców akurat w tym się nie podobać. Tak, ja jestem zwolennikiem restrykcyjnej polityki, jeśli chodzi o COVID. Używam tej argumentacji, w której porównuję paszport covidowy do prawa jazdy. Nikt nie twierdzi, że fakt, że państwo zmusza mnie do posiadania prawa jazdy, żebym mógł prowadzić samochód, ogranicza moją wolność. Państwo czyni to po to, bym sobie i innym nie uczynił krzywdy. Wydaje mi się, że analogia z paszportami covidowymi jest tutaj dość istotna. Tym niemniej myślę, że moi wyborcy, bo do nich wrócę, doskonale zrozumieją, że fakt, iż ja i moi przyjaciele z opozycji w niższej izbie parlamentu, bo jeśli to odrzucą, to ja nie będę mógł nad tym głosować, są przeciwko tej konkretnej ustawie, która jest dowodem na brak kontaktu z rzeczywistością kierownictwa
PiS-u, to czynimy tak nie dlatego, że nam się nie podoba walka z COVID-em, tylko dlatego, że nie podoba nam się idiotyczny pomysł, w którym jedni ludzie mieliby, panie redaktorze, w sposób niespotykany na całym Bożym świecie szukać winnych faktu swojego zarażenia przez COVID i biegać i podawać pana, mnie, nie wiem, kogokolwiek do sądu, bo myśmy go rzekomo zarazili bądź nie COVID-em. No to jest pomysł, panie redaktorze, tak śmieszny, że proszę mi wierzyć, ja staram się unikać używania słów przesadnych. Proszę mi wierzyć, to jest projekt, który kompromituje osoby pod nim podpisane. Pan senator Jackowski. Niestety od strony prawnej, z przykrością, ale muszę się zgodzić z panem marszałkiem Kamińskim, chociaż reprezentuję opozycję. Mianowicie od strony prawnej, jeżeli chodzi o zastosowanie tego mechanizmu, no nazwijmy to delikatnie sygnalisty, czy w gruncie rzeczy donosicielstwa i całej procedury zwracania się do wojewody, bo jestem zakażony, zakaziłem się w pracy, a przecież nie tylko w pracy się można zakazić na COVID-a, w każdym innym miejscu. No, i teraz, było... jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, ten obwiniony, który ma 15 tysięcy zapłacić za to temu, który niby zakaził, to idziemy do sądu, sąd administracyjny, który nie jest od badania. To nie jest sąd cywilny, w którym następuje postępowanie, są dowody, bada się, czy były przesłanki, czy nie. To jest w ogóle złamanie pewnej logiki prawnej. I to pokazuje, że cała Polska byłaby skłócona faktycznie. I tu się zgadzam z opozycją. A zgadza się pan z panem marszałkiem Kamińskim, który mówi, że kierownictwo PiS-u straciło kontakt z rzeczywistością? I w tym sensie rzeczywiście zdumiewa mnie ten projekt, tym bardziej, że donosicielstwo w polskiej tradycji jest wyjątkowo napiętne. A po drugie, jeszcze jest jedna kwestia też czysto medyczna. Jeżeli my teraz jesteśmy w stanie przetestować system około miliona, ponad milion ludzi tygodniowo, to jak sobie państwo wyobraża teraz przetestowanie 17 milionów raz w tygodniu? Bo to jest skala, która by spowodowała, że to by było niewykonalne. A co do tych, jeżeli jest ta teza, o którą pan redaktor pytał, to znaczy teza polegająca na tym, że to jest taki element przerzucenia odpowiedzialności za brak ustawy na opozycję, no to włożenie takiego przepisu, który siłą rzeczy musi budzić oczywisty sprzeciw, jest argumentem potwierdzającym tę tezę. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o... Niektórzy mówią, że jedna jaskółka nie czyni wiosny. No ale mamy sondaż pracowni Kantar, który wywołał uśmiech na twarzach Platformy, polityków Platformy. Podejrzewam, że smutek na twarzach polityków Prawa i Sprawiedliwości. Otóż PiS ma w nim tylko jeden punkt przewagi nad Koalicją Obywatelską, 27-26. Na dalszych miejscach są Konfederacja i partia Szymona Hołowni, potem 7 punktów Lewica, 3 punkty Koalicja Polska. Pytanie następujące, czy jest szansa na to, że dzisiejsze decyzje rządu, mówię tutaj o obniżce paliw na Orlenie, albo też zerowym VAT-ie na żywności, mogą sprawić, że ten trend się odwróci. Marszałek Kamiński. Nie sprawią, że ten trend się odwróci. Po pierwsze dlatego, że one nie będą aż tak bardzo odczuwalne przez ludzi. Po drugie, mają charakter jednak czasowy i one w żaden sposób nie odnoszą się do źródeł. 10 groszy na litrze. Zgoda, to bardzo dobrze. Dlatego głosowaliśmy za tym, panie redaktorze. Ale one odnoszą się doraźnie do problemu, który mamy. A w żaden sposób nie odnoszą się do źródeł inflacji, które... Co rząd ma rację, częściowo leżą poza granicami kraju, ale w czym opozycja ma rację, leżą w dużym stopniu w ramach polityki prowadzonej gospodarczej przez rząd Mateusza Morawieckiego. Tak więc nie sądzę, by to odwróciło trend Prawa i Sprawiedliwości, na który składa się kilka spraw, bo z całą pewnością drożyzna jest tym, co uderzyło w taką najbardziej istotny element poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli świadomość, że oni rządzą dobrze dla ludzi. Wiem, ale jeszcze chciałbym o jedną rzecz zapytać. Czy też to pokazuje, że ta taktyka obrana przez Donalda Tuska jest słuszna? Jeden punkt różnicy. Ale panie redaktorze, to jest taktyka, która jest obliczona na to. Znaczy nie wiem, co to jest taktyka Donalda Tuska. Mówię o tym, że ja jako szef Platformy walczę o Platformę i chcę zdominować resztę panie opozycji. Redaktorze, Platforma w ostatnich wyborach zdobyła pod Grzegorzem Schetyną 27%, przy Ewie Kopacz 24,5%. Dzisiaj Platforma mieści się w wynikach pomiędzy wynikiem Ewy Kopacz a wynikiem Grzegorza Schetyny. Nie jest to sukces Donalda Tuska? To,
To, że przeskoczył wynik wyborczy Ewy Kopacz, jest sukcesem. To, że jeszcze nie przekroczył wyniku Grzegorza Schetyny, na pewno sukcesem nie jest. Ale panie redaktorze, sukcesem polskiej opozycji będzie to, że partia, że lista, która pokona Prawo i Sprawiedliwość, nie będzie miała 26%, czyli tyle, ile ma Platforma Obywatelska, tylko będzie miała 40 kilka procent. Tego się nie uda zrobić bez Donalda Tuska. Dodajmy, z całą pewnością. I Platformy Obywatelskiej. To znaczy, ale potrzeba dużo więcej. Czy może się odbić z tego dołka PiS? No, wydaje mi się, że niestety nie spowoduje odbicia Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ to być może jakąś taką pewną ulgę w cierpieniu tym związanym z drożyzną przyniesie. Natomiast poziom wzrostu kosztów życia, utrzymania nieruchomości, ogrzewania, energii, a więc tych składników, które są stałe, które najbardziej wpływają na portfele, szczególnie osób najmniej zamożnych, jest tak duży, że nawet zniwelowanie o te kilkadziesiąt groszy na litrze paliwa na określony czas, bo to też nie jest na wieczność, nie spowoduje tej zmiany. Jeżeli chodzi o ten sondaż, o który pan pyta, to, co jest najgorsze dla obozu rządzącego, to jest kwestia, że nie ma szans, czy bardzo są małe szanse na powtórzenie możliwości rządzenia. Nawet w niektórych sondażach wynika, że trzeba by było dwóch koalicjantów jeszcze do Prawa i Sprawiedliwości, żeby była większość parlamentarna. I z punktu widzenia obozu rządzącego to jest chyba najgorsza wiadomość. Panowie, więc jest nad czym się zastanawiać. Ciąg dalszy tego duetu, tej rozmowy, proszę państwa, na stronach interi.pl. Zapraszam państwa na dogrywkę, a w Polsat News debata dnia i Agnieszka Gozdera. Polityka jest fascynująca, ale czasami trudno ją zrozumieć i pokazać jej prawdziwe oblicze. By poznać prawdę, rozmawiam z politykami ze wszystkich partii. Wiedziałam, że się zacznie. Pytam, by wytłumaczyć ludziom, jak działa polityka. Kto kogo wyrzucił, to z kim co tworzy i po co to wszystko. Tutaj nie da się nic ukryć. Brzmi tak bojowo. Agnieszka Gozdyra w programie Debata Dnia. Od poniedziałku do piątku o 19.50 w Polsat News. Polsko-czeska granica cenowa. Sprawdziliśmy, gdzie za wypoczynek zapłacimy mniej. 310, tak? Dwa bilety dla dwóch osób, to ma $700 na noc. Więcej dziś w raporcie. Studio Pekin. Codzienny program tworzony przez Polsat News i redakcje sportowe Polsatu oraz Interi. Relacje reporterskie z zimowych igrzysk olimpijskich oraz analizy i dyskusje czołowych dziennikarzy i ekspertów. Studio Pekin od 4 lutego na żywo w Interia Sport, Polsat News i Polsat Sport Extra. Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii. Na żywo w telewizji i w internecie. W każdą niedzielę o 9.55. Kiedy najbardziej potrzebowaliśmy wsparcia. Kiedy wydawało nam się, że już nic nie uratuje naszego dziecka. I kiedy myśleliśmy, że zbliżamy się do tragicznego końca. Wtedy wsparcia udzieliła nam Fundacja Polsat. Dzięki niej Maja robi gigantyczne postępy. Wydarzyły się rzeczy, o których wcześniej mogliśmy tylko marzyć. Poczułam się silna i ważna. Dzięki niej żyję. Wyślij SMS pod numer 7531 o treści pomoc. Fundacja Polsat. Od 25 lat jesteśmy dla dzieci. Dziękujemy. Co słyszycie w swoim sanktuarium? A nie, mówiliśmy, żadnych elektrycznych Citroenów. Nie tak łatwo zapomnieć o wrażeniach, jakie zapewnia nowy elektryczny Citroen EC4. Zacznij nowy rok pełnią komfortu. Blink 4 the best. Według rankingu gazety Blink 4 najlepsze. I zamów OC Blink 4. Ostatnio na wizycie kontrolnej lekarz powiedział mi, że mam niedobór witaminy D. No i że to może być niebezpieczne, szczególnie w tych czasach. Co teraz? Niedoborów nie należy lekceważyć, trzeba je leczyć. Od tego są leki. Detritin to lek z maksymalną dawką witaminy D bez recepty, a jego skuteczność potwierdzają badania. D jak Detritin. Złoty standard leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dziewczyny, pograjmy jeszcze trochę na włosy, proszę. O, tak jest super. Od razu widać, że stosujecie skrzypowite.
I włosy są po prostu gęste, piękne i zdrowe. Wystarczy spojrzeć na szczotkę. Prawie żadnego włosa. Skrzypowita jeden raz dziennie z formułą ProHair dzięki połączeniu skrzypu, pokrzywy i biotyny odżywia włosy od wewnątrz. A dla jeszcze mocniejszych włosów wypróbuj szampon i serum przeciw wypadaniu włosów Skrzypowita Pro. Skrzypowita. Jesteś piękna. Iza, pracujesz w recepcji przychodni, stykasz się z różnymi wirusami i nie chorujesz. A mnie tylko przewieje i od razu infekcja. Jak ty to robisz? Stosuję witaminę C. Witaminę C? Tak, ale lek. Ascorbita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C. Bierz przy pierwszych objawach przeziębienia i grypy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorbita. Dostępna tylko w aptece. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy krople, te, które poleciła mi farmaceutka. Przecież kupiłaś je ponad miesiąc temu. Na pewno straciły już ważność. Krople do oczu Vizik nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Sięgnij po niebieski Vizik. Krople Vizik nawilżą oczy i szybko przyniosą ulgę. Dodatkowo mogą być stosowane 12 miesięcy po otwarciu. I nie zawierają konserwantów. Vizik dla suchych i zmęczonych oczu. Kiedy jesienno-zimowa szaruga puka do naszych drzwi, mówimy: nie ten adres. Kiedy wszyscy narzekają na odporność, mówimy: nie znamy te numery. Kiedy pytają nas, jak to robimy, odpowiadamy: stosujemy Greenovita Forte. Greenovita Forte to suplement diety zawierający wysoką porcję witaminy C oraz naturalne składniki, które wspierają układ odpornościowy. Greenovita. Zasmakuj w odporności. Greenovita dostępna w aptekach. Iwesan Maszczan, lekarz, polecił mi go przy zapaleniu jelit. A mnie przy zespole jelita drażliwego. Lekarz przepisał mi Ibesan Maślan na biegunkę po antybiotyku. Dla prawidłowego funkcjonowania jelit konieczne jest ich właściwe odżywianie, na co wpływ ma m.in. odpowiedni poziom kwasu masłowego. Ibesan Maślan odżywia komórki nabłonka jelit, wspiera ich prawidłowe funkcjonowanie oraz wspomaga odbudowę flory bakteryjnej. Ibesan Maślan, bo sekret zdrowia tkwi w jelitach. Razem z Tobą narodził się nowy styl. Wszystko, co robisz, ma być wyjątkowe. Tak jak wyjątkowy jest Maxi King. Pyszny baton prosto z lodówki. Orzechy, czekolada, wafel, mleczne nadzienie i płynny karmel. Maxi King. Na bogato. Bez telefonu, bez internetu, bez prądu i bieżącej wody. Szok. Już szykuję popcorn. Nowe reality show. Farma. Oglądaj nowe odcinki wcześniej niż w telewizji. Tylko w Polsat Box Go. Ale tydzień! W Biedronce do soboty. Ale ceny. Kawa mielona Prima Finezja. 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. A polędwica Sopocka Kraina Wędlin. 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech. Ale tydzień! Ale ceny! Biedronka. Zakupy online bez NordVPN mogą oznaczać, że udostępniasz dane karty kredytowej większej liczbie osób niż myślisz. Kupuj bezpiecznie online. Pobierz apkę NordVPN, połącz się i zapewnij sobie dodatkową ochronę danych finansowych. NordVPN. Bezpieczeństwo online zaczyna się od jednego kliknięcia. Kiedyś znajdę dla nas dom z wielkim oknem na świat. Znowu będzie... Jest tyle powodów, żeby szukać nowego mieszkania na morizon.pl. Znajdź swój dom. Naturalne chrupkie mniam, Bondiuel jakości smak. Spróbuj różnych fasoli Bondiuel. Najdelikatniejszy smak mlecznej czekolady w 100% z alpejskiego mleka. Milka. Delikatność smakuje lepiej. Nowe danio. Pyszne i bogate w białko, połączenie twarożku i śmietanki. Nowe danio. Bogate w białko. Zaskakująco pyszne. Inteligentna suszarka Philips Sensei Q dostosowuje temperaturę suszenia do potrzeb Twoich włosów, aby chronić je przed zniszczeniem i przesuszeniem. Suszarka Philips Sensei Q. Piękne włosy dzięki spersonalizowanej pielęgnacji. Nowość. Automatyczna lokówka Philips Sensei Q. Piękne loki w prosty sposób. Philips. Czy wiesz, że wszechświat uformował się na kształt chipsa Pringles? A człowiek ewoluował z jednego powodu. Pringles.
Ma przeciwstawny kciuk do wieczka, kubki smakowe i język dopasowany do Pringles. O tak, natura stworzyła cię dla Pringles. Ja, Karol Darwin, w pełni popieram tę teorię. Bądź popyń! Gdzie niższe ceny i większy wybór mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy tuszka polskiego kurczaka 5,45 za kilogram i 20 jajściółkowych K-Classic tylko 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Idealne wymiary, co? Przestańcie, raptem pół kilo.